Brak zmian, brak sił, brak motywacji to częsty obraz kryzysu, który widzimy w Kościele. Bo jeśli nie ma zapału, jeśli nie ma otwartości na nowe działanie Ducha Świętego, jeżeli nie ma gorliwości i ochotnego serca, to nic się na dobre nie zmienia. Poszukujmy rozwiązania wraz ze świętym Pawłem w liście do kolosan. Rozdział 4, werset 23: Cokolwiek robicie, czyńcie to ochoczo, jak dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że otrzymacie za to nagrodę, dziedzictwo od Pana. Paweł tłumaczy, że wszystko, co mają robić kolosanie wszystko mają robić ochoczo. Aby to mogło być robione ochoczo, by w ich życiu nie było tej takich depresyjnego podejścia, bez sił, bez motywacji i rezygnacji, potrzeba dwóch rzeczy. Potrzeba by robić to dla Pana i potrzeba robić to ze świadomością nagrody. Chodzi tutaj nie tylko o nasze życie wiary, chodzi o wymiar też codzienności naszego życia w pracy, naszego życia rodzinnego. Jeśli robimy to ochoczo, jeżeli robimy to z Bożą Siłą, z Bożą Motywacją, to to będzie zmieniało rzeczywistość. Osoby, które są ochoczego serca, osoby, które są zmotywowane Bożą Motywacją, będą zapalały innych. Jeżeli nie jesteś zmotywowany, jeżeli nie masz zapału, jeżeli nie masz sobie gorliwości, to spytaj dzisiaj siebie wraz ze Świętym Pawłem te dwa pytania. Czy robię to, co robię dla Pana i czy mam świadomość nagrody? Pierwszy temat: czy robię to dla Pana, a nie dla ludzi? Prędzej czy później w naszym życiu, najpierw w życiu modlitwy, w życiu wiary, w życiu też kościelnym, doświadczamy demotywacji. Zdemotywujecie Twój proboszcz, który powie, a po co to wszystko? Zdemotywujecie człowiek z Twojej wspólnoty, który powie, no ale tak nigdy nie było. Po co zmieniać coś, co dobrze działa. Napotkasz w swoim życiu sporo demotywacji. Co więcej, kiedy będziesz starał się działać, robić, ewangelizować, wielu ci powie, a po co to? Jeszcze cię skrytykują, obmówią za plecami powiem, że jesteś dziwny, albo będą na Twój temat mówili niepochlebne opinie. Prędzej czy później w naszym życiu, kiedy nam zależy na Jezusie, na Ewangelii, na Ewangelizacji, ktoś cię skrytykuje. Zdemotywuje. I to jest moment bardzo ważny w naszym życiu, bo albo się zamkniemy, obrazimy się, nikt mnie nie docenia, nie potrafią docenić mojej pracy parafianie, nie potrafią docenić mojego zaangażowania księża w mojej parafii, nie potrafi za docenić mojego zaangażowania mój biskup i tak dalej, i tak dalej. Obrażę się, zamykam, zajmę się moim ogródkiem, coś sobie zbuduję, coś sobie fajnego kupię, albo zajmę się oglądaniem filmów. Możesz pójść w takim kierunku, ale to świadczy, że nie masz nadprzyrodzonej motywacji, że nie działasz dla Pana. Ten moment kryzysu, ten moment trudny, takiej demotywacji, której doświadczasz, braku zachęty, braku wsparcia, to jest moment, by oczyściła się Twoja intencja, byś odkrył, że działam dla Pana, że to co robię, robię dla Pana. Najpierw właśnie w tym kontekście wiary, modlitwy, ewangelizacji, zaangażowania w parafii, zaangażowania w decyzję, zaangażowania w posługę, w charyzmaty, które, które odkryłem, ale też motywacja dla mojej rodziny, posługi w mojej pracy. Robię to dla Pana. I ta motywacja rośnie w modlitwie. Tylko wtedy tę motywację możemy mieć zawsze świeżą, żeby mógł być ochoczy, żeby mi się chciało. Kiedy spędzam czas z Panem, On mnie napełnia swoją miłością. On mnie motywuje. Dla Niego warto, nawet kiedy ludzie nie doceniają, nawet kiedy oberwę za to, co robię, warto, bo On dla mnie się poświęcił, bo On zdecydował, że warto dla mnie umrzeć na krzyżu. To jest motywacja, która sprawia, że nawet kiedy obrywasz, nawet kiedy dostaniesz. Za to, co robisz dobrego, złą opinię, przyłapią ci łatkę, to dalej to robisz, bo robię to dla Pana. I drugi motyw, o którym mówi nam święty Paweł, świadome nagrody. Wiedząc, że otrzymacie za to nagrodę dziedzictwo od Pana. Pan daje swoje dziedzictwo. Tym dziedzictwem to jest udział w Jego bliskości. Dziedzictwem jest Jego królestwo. Dziedzictwem jest Jego święty duch. Kiedy działasz w taki sposób. Kiedy ochoczo robisz wszystko dla Pana, to będziesz doświadczał coraz bardziej Bożego Dziedzictwa. Zobaczysz, odkryjesz coraz bardziej Bożą Motywację w sobie, Bożą Radość, Bożego Ducha, Boże Królestwo, które będzie rosło w Tobie. Już tu na Ziemi, ale w pełni w Niebie. Kiedy będziesz w taki sposób działał, żaden kryzys Cię nie zatrzyma. Żadne niepowodzenie, żadne zgorszenie, które niestety dzieje się w kościele, widzimy go wokół sporo, nie zdemotywuje cię, bo Twoje serce jest świadome, że robisz to dla Pana i otrzymasz za to nagrodę, Bożą Nagrodę. To nie jest nic złego myśleć o Bożej Nagrodzie. To mnie motywuje, zobaczyć Pana twarzą w twarz, cieszyć się Jego bliskością. To jest piękna nagroda. To jest nagroda, która rozpala mi serce. Warto! Warto się poświęcić dlatego. Drogi bracie i droga siostro, stawiam Ci wyzwanie: niech te najbliższe dni będą czasem, kiedy na modlitwie będziesz odkrywał, przypominał sobie motywację, co robisz w swoim życiu, że robisz to dla Niego. Przypominaj swoją motywację, kiedy przychodzi zniechęcenie na modlitwie. Wracaj do tego. Jezu, robię to dla Ciebie. Bo ty dla mnie umarłeś i zmartwychwstałeś. Przypominaj sobie o nagrodzie. I wierzę mocno, że dzięki temu kryzys, każdy kryzys jesteśmy w stanie przekroczyć, jesteśmy w stanie działać nawet w niesprzyjających okolicznościach, które widzimy dziś w kościele, w świecie. Ale to jest nieważne, bo ja to, co robię, robię dla Pana ochoczym sercem. Amen.